Siemka, nazywam się Marcin Radecki, wy jesteście na moim kanale, a ja jestem pierwszy raz w życiu na rajdzie terenowym. Korek jest już rozstawiony, serwis mamy rozstawiony. Są też inne autka, które zaraz wam pokażę. Żeby zacząć biegać, to użyjemy pojazdu. Tak to wygląda, wszystkie mają duże koła, szerokie płotniki. Ten jest fajny. Są kładziki. UTV-ki się zaczynają. Są bucharowe Dacie. To jest całkiem ciekawe autko. Mini Countryman, Fura z X-Ride'u, czyli właściwie egzemplarz taki sam jak startuje w Dakarze. Z takich ciekawostek, cała buda jest z karbonu. To co jest czerwone to jest tylko folia. Fajne hamulce upchnięte przez 16 cali. Koło zapasowe montowane na pośrodku auta, pod tylnymi drzwiami. Zajebista fura. A naklejka oznacza, że pozytywnie przeszliśmy BK. Teraz mamy 4 godziny przerwy i startujemy w rok. Na tą chwilę mój rajdowy dzień wygląda tak, że siedzę przy wynikach z międzyczasami i patrzę co się dzieje. Generalnie chłopcy przejechali już dzisiaj 2 OS-y, czyli w sumie 3. Na pierwszym dzisiejszym OS-ie złapali kapcia. 5 km jechali na Feldze, ale jadą cały czas. Teraz przyjdzieli 2 samochody i mieli z jednym bardzo duży problem, bo kolega psikuta BZS na końcu nie chciał ich przez 8 km puścić, więc bardzo mocno ich spowalnią. Został im jeszcze jeden 30-kilometrowy OS i wtedy przyjeżdżałem do mnie na serwis. Zaczęły zjeżdżać z Mistrzostwa Polski, więc myślę, że nagram coś z serwisu.
co będziesz musiał mi trochę pomóc. Jeszcze po wyjeździe będzie przygrupowanie. Jeszcze po wyjeździe z serwisu przygrupowanie. Na razie stoi 15 minut. Wam na tym polega kwadratura koła. Tak wygląda opona oraz felga z naszego Subaru po jakieś 5 do 8 km jechania właśnie w takiej formie. Siemanko, no niestety nie udało się zrobić pełnej relacji z imprezy, bo rajdu nie skończyliśmy, więc nie dojechałem na odcinki. Na przedostatnim odcinku pojawił się problem z napędem i tak długo się zastanawiałem, czy jest sens składać ten filmik do końca, ale generalnie po dwóch dniach po imprezie jestem chyba zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło i chciałbym wam pokazać, jaki fajny jest auto. Bo szczerze mówiąc, poza problemami z półosią, większych problemów nie było. Wahacze są całe, zawieszenie jest całe. W tym momencie zdjęliśmy półosie, bo to jest jakiś temat, który trzeba rozwiązać. Opłytowanie kewlarowe przeżyło. Właściwie podwozie nie dostało żadnych strzałów. Wahacze przeżyły. Chłopaki jechali 7 km na karciu z
Niestety felga jest już jako trofeum u Kuby, więc nie pokażę wam jej, ale co, no. Według mojej wiedzy z rajdów płaskich 7 km na feldze to równa się z zabitym całym samochodem. Tu właściwie z rzeczy, które się zrobiły, to szkaradne nadkole umarło, wahacz przeżył, mocowanie płyty troszkę dostało i niestety misa dostała, ale flow jest, więc nie było problemu ze smarowaniem. Z ciekawostek, Subi przejechało 3 brody, takie brody porządne, na kapciu, więc chyba możemy stwierdzić, że zdolności terenowe są. Więc co? Rozwiążemy problem z półosiami i chyba coś z tego będzie.